Zostaliśmy wszyscy tutaj bardzo zaskoczeni nagłą, niespodziewaną zmianą. Wiceprezes zarządu dowiedział się o zmianie, jadąc rano samochodem do pracy. Pracownicy również dowiedzieli się nagle o zmianie. Była to oczywiście nieplanowana zmiana. No, jak widać, nie jesteśmy z niej zadowoleni. Mogę tylko powiedzieć, że pracownicy płaczą, mają łzy w oczach. Wszyscy tutaj mają wrażenie, że pojawił się odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. O kim mówimy? O panu wiceprezesie Przemysławie Bartoszku. Jest to człowiek, który posiada wieloletnie doświadczenie w hodowli koni. Jest doktorem nauk weterynaryjnych. Prowadził prywatną praktykę przez wiele lat. Przyszedł tutaj z pakietem bardzo innowacyjnych, dobrych pomysłów, które podobają się pracownikom i wszyscy mamy nadzieję, że będzie to wartość dodana w tym, co się tutaj dzieje. Plan zaczął być wdrażany, no i nagle dowiedzieliśmy się o zmianie, bardzo nieoczekiwanej. Osoba, która została nominowana na stanowisko prezes zarządu, jest znana w środowisku. Pracownicy tutaj raczej nie są zadowoleni z tej zmiany. Mówimy o pani Hannie Sztuce, która jest prawdopodobnie w drodze w tym momencie. Miała być w drodze. My tutaj mamy nadzieję, że zostanie tak, jak miało zostać i że pan wiceprezes zostanie na swoim stanowisku, ponieważ zaczęły się dziać tutaj bardzo dobre rzeczy, właśnie zainicjowane przez niego. Dlaczego w ogóle dzieje się tak, jak się dzieje? Prezesi zmieniają się jak rękawiczki. Nie mamy pojęcia. Dla nas jest to sprawa zupełnie irracjonalna, niewytłumaczalna, ponieważ wszyscy tutaj mieliśmy wrażenie, że to jest wreszcie odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Pan wiceprezes jest doktorem nauk weterynaryjnych, tak jak już mówiłam, jest praktykiem. Przyszedł do stadniny z technologią nanocząsteczkowej rafinacji nasienia i selekcji plemników, która miała przyczynić się do uplasowania stadniny w czołówce światowej hodowli koni. Ale to jest tylko jedna z inicjatyw, jeden z pomysłów, jak pomóc temu miejscu, które przeżyło bardzo wiele kataklizmów historycznych, poradziło sobie z nimi, ale no, ja myślę, że to już jest końcówka możliwości. Po prostu załoga stadniny stanowi zgrany zespół. Ludzie tutaj bardzo dobrze pracują, wykonują swoje obowiązki. Chcieliby, aby osoba, która zarządza stadniną, była po prostu fachowcem, a nie osobą nominowaną politycznie czy jakoś uwikłaną politycznie. Czy te zmiany kadrowe na najwyższym stanowisku, zresztą w stadninie, nie pomagają wam na pewno w pracy? Oczywiście, że nie, bo to jest ciągła karuzela zmian. Hodowla koni jest taką dziedziną, która wymaga stabilizacji, spokoju, a nie ciągłych zmian na najwyższych stanowiskach. Także pracownicy mają tego doskonałą świadomość i właśnie dlatego myślę, tutaj stoją pod tą bramą. Rozumiem, w tym momencie trwa również budowa barykady w ten sposób. Tak, chcemy tutaj uniemożliwić wjazd osobom z Warszawy, które podjęły te decyzje nie tylko bez konsultacji z całym personelem stadniny, ale także chyba nie wiedząc, jaka będzie reakcja pracowników. A ona, jak widać, jest bardzo gwałtowna, bo my się po prostu temu sprzeciwiamy. Ale wy macie już dość tych ciągłych. My mamy dość, tak. Już nie odpuścicie tego tematu. Myślę, że nie odpuścimy. Opinia o tej pani prezes nie jest zbyt wysoka. Opinia, ja pani prezes nie znam, natomiast tutaj pracownicy, z tego co wiem, nie mają o niej najlepszego zdania. Dzisiaj tworzymy jedność, doszły do nas informacje, że w dniu dzisiejszym mamy kolejną zmianę prezesa. Sprzeciwiamy się temu. Chcemy tutaj pracować, w firmie pracuje około 80 osób. Jesteśmy tutaj całą firmą zrzeszeni. Nie dzielimy się na jednostki, także współpracujemy razem. Pan Andrzej mówił, że przez 2,5 roku był już spokój. Tak, przez 2,5 roku był spokój. Zajmowaliśmy się pracą, było stabilnie. Ostatnia koncepcja była taka, że prezes Cichosz odchodzi na emeryturę, jest zastępca. Była koncepcja, że wiceprezes Koniarz, lekarz weterynarii, doktor nauk weterynaryjnych, miał przejąć w sposób cywilizowany obowiązki od prezesa seniora. I nic z tego nie wyszło. Nagle się okazuje, że dowiadujemy się gdzieś tam na zasadzie plotek, że jest kandydatka do objęcia stanowiska, ale załoga nie jest zadowolona z tego.
moje koleżanki Joanna Kluzik-Rostakowska i Dorota Niedziela prosiły mnie, aby przyjechać do Państwa, zapoznać się z postulatami. Wiem, że chodzi o nominację nowej pani prezes. Pani Hanny Sztuk. Tak. Chciałam z Państwem porozmawiać, chciałam zapytać, jak mogę pomóc, w czym mogę być pomocna i czy macie Państwo jakieś problemy, które albo oczekiwania wobec zarządu, wobec nominacji, bądź chcielibyście, abyśmy skierowały do różnego rodzaju instytucji w Państwa imieniu postulaty, wnioski, oczekiwania, żądania, nie wiem, co jeszcze. Pracownicy, wszyscy obecni pracownicy podpisali listy protestacyjne. Wszyscy, to znaczy ilu? Ci, którzy są obecni i ci, którzy mogli opuścić swoje bieżące obowiązki. Także mamy przygotowane listy, one zostaną wysłane do władz KOWR-u. Czekamy na dalsze decyzje, bo sytuacja wszystkich tutaj bardzo zaskoczyła. Nie było to z Państwem konsultowane? Nie było to skonsultowane. Wszyscy, począwszy od zarządu, skończywszy na panach Masztalerzach i innych pracownikach, są tym faktem zaskoczeni. A proszę mi powiedzieć, prezes, który do tej pory pełnił tą funkcję, podał się do dymisji, zrezygnował, tak? Pan prezes Lucjan Cichosz... Szósty z kolei pan prezes. Ze względu na problemy zdrowotne miał w sposób harmonijny, spokojny przekazać swoje obowiązki nowemu panu wiceprezesowi, panu Przemysławowi Bartoszkowi, którego państwo akceptujecie. Którego akceptujemy, mało tego, uważamy, że jest świetną kandydaturą, ponieważ jest to człowiek z branży, jest to koniarz, jest to doktor nauk weterynaryjnych, zajmujący się hodowlą, jest to praktyk leczący od lat konie. Przyszedł do nas tutaj z innowacyjnym programem rozwoju stadniny. Pracownicy go akceptują, także nie rozumiemy tak nagłej, rewolucyjnej, niekorzystnej naszym zdaniem dla stadniny zmiany. I jesteśmy tym zaskoczeni, bo wszyscy dowiedzieli się o tym kilka godzin temu, czyli rano, jadąc do pracy, ja przygotowując się do wyjścia z domu. I myślę, że wszyscy pozostali w taki sam sposób nagły. Myślę, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni, bo kandydatka na prezesa, czyli pani Sztuka, wykazała się swoimi umiejętnościami zarządzania stadniną w Michałowie, a wszyscy wiemy, że po raz pierwszy ta stadnina zanotowała straty, więc dawanie tutaj kolejnego nominata, siódmego, tak? Dobrze policzyłam? Siódma osoba. To pracownicy Państwu odpowiedzą. Czy ósmy, w przeciągu sześciu lat i kolejnych strat. W tej chwili macie ponad, jak wyliczyłyśmy, to jest 10 milionów strat związanych z zarządami nominatów, tak? Prezes Cichosz, udało mu się w ciągu tych dwóch ostatnich lat wyprowadzić spółkę z tych najbardziej palących problemów finansowych. Rozumiem, że zatrudnienie nowego pana wiceprezesa miało być kontynuacją tego procesu naprawczego stadniny. Ja mówię o stratach, które miały miejsce w latach 2016-2018. Najpierw to było, w 15 był zysk ponad 3 miliony, a później już w 18 była strata ponad 3 miliony. W sumie łącznie te rządy i te eksperymenty w stadninie to ponad 10 milionów. Tak wyliczyłyśmy. Dobrze. Ja tu jestem po to, żeby Państwu pomóc i zrobić to, czego oczekujecie. Dziś jeszcze pójdą od nas pisma do KOWR-u. Jestem w stałym kontakcie z koleżankami, które tu były wcześniej na kontroli, które mnie tutaj poprosiły, abym przyjechała do Państwa i będziemy podejmować wszelkie działania. Chciałabym od Państwa usłyszeć, co możemy zrobić konkretnie. No my czekamy na dalsze kroki decydentów w tej sprawie, ale naprawdę w tej chwili żaden z pracowników nie ma pojęcia, co się wydarzy. Różne sygnały do nas docierają na temat tego, gdzie obecnie przebywa pani nowa prezes. Nie mamy pojęcia. Chcielibyśmy móc tutaj spokojnie, harmonijnie pracować, ponieważ hodowla koni to jest taka dziedzina, która wymaga spokoju i jest to wyjątkowe dla każdego Polaka miejsce. Kompetencji, tak, doświadczenia. Także chcielibyśmy, żeby zostało po staremu.
żeby nie, to jest osoby... Prawda, że nie wpuścimy pani prezes, niby pani prezes, która miała objąć rządy, nie wpuścimy pani prezes na teren stadniny w Janowie. Rozumiem. Ale w tej chwili to, że tu państwo jesteście, to nie zagraża funkcjonowaniu stadniny, prawda? Konie są... Nie, są wyznaczone dyżury w stajni, ja jestem koniuszym Piątkowski Piotr. Są wyznaczone dyżury, są osoby, które się zajmują wszystkimi codziennymi obowiązkami, które do nich należą, tylko w pojedynczych osobach. Nie zagraża to absolutnie funkcjonowaniu stadniny. Dobrze. Jedna z koleżanek jest w Warszawie, która monitoruje, druga jest na Śląsku. We trzy będziemy to koordynowały. Dorota Niedziela, Joanna Kluzik-Rostkowska i ja. I za moim pośrednictwem będę przekazywała informacje takie, aby dotarły do KOWR-u, do pana ministra. Dlatego chciałabym od państwa konkrety, czyli przede wszystkim, żeby co? Żeby na stanowisku pozostał pan dotychczasowy, pan wiceprezes, czyli pan Przemysław Bartoszek, ponieważ jest postrzegany przez pracowników bardzo pozytywnie i mamy wrażenie, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, nie uwikłana politycznie, specjalista, rozumiem. A czy koniarz. Czy ktoś z państwem rozmawiał z KOWR-u? Nie. Nie. A w ogóle ktoś z państwem rozmawiał, czy nie. Do tej pory? Dzisiaj rano się z nami tylko pan. Dzisiaj rano nam wiceprezes przekazał, że on podaje, że składa rezygnację, bo przychodzi pani Sztuka. No to powiem szczerze, szokujące, dla nas stawia też. Się państwa przed faktem dokonanym po tym, co już zrobiono w tej stadninie. 8 pokoleń i dorobek 8 pokoleń hodowców koni, no idzie, można powiedzieć... Nie, jeszcze nie idzie. No jeszcze nie idzie, ale... Właśnie, chodzi o to, żeby nie poszedł, ale jest cały czas marnotrawiony, bo przynajmniej przez te lata 16-18. Szanowni Państwo, to umówmy się tak, ja zostawię kontakt do siebie, porozmawiam jeszcze z Państwem o kwestiach, które mogę poruszyć i moje koleżanki w KOWR-ze. Będziemy też kierowały pisma, interpelacje do ministerstw, do ministra rolnictwa. Jeśli trzeba, oczywiście przyjedziemy tutaj większą grupą, ale my byśmy nie chciały z tego robić akcji politycznej. My chcemy się skupić na merytoryce, my chcemy państwu pomóc. Chcemy, aby państwa głos był wysłuchany i aby stadnina w Janowie Podlaskim no, doczekała się takiej świetności, jak była wcześniej. My nie chcemy też polityki, my chcemy fachowców. Ja rozumiem. A pan wiceprezes według nas jest fachowcem i to, co zrobił pan Cichosz, to ma być ciąg dalszy, czyli wyprowadzanie stadniny na dobre tory. Rozumiem. Dobrze. Przekazanie zarządzania w sposób cywilizowany, a nie na zasadzie desantu powietrznego czy... morskiego, bo tak to się dzisiaj odbywa. No po co my tu stoimy, tracimy czas? No bo taka jest prawda. Od rana. Dlatego, że ktoś puścił plotkę, ale to się okazuje, jest prawdą, że jedzie do nas zasłużony menadżer. No. Ja słyszałam też, że o godzinie 15, koło 15 ma przyjechać nowa pani prezes, pani Sztuka. Ale ona już tutaj była. Ona choć była. Wróciła się i pojechała z powrotem. Jest przygotowana petycja, gdzie jest napisane stanowisko załogi stadniny koni Janów Podlaskich. Mogę dostać kopię tej petycji? Zaraz będzie. To gdzie jest pani tam jeszcze jest, część pracowników podpisuje, tak żeby była jak największa liczba pracowników. I jest moim zdaniem sensownie krótko napisane, o co nam chodzi. I chcemy tutaj pracować tak jak przez ostatnie 2,5 roku, a nie mieć znowu jakieś takie hucpy polityczne. Absolutnie się zgadzam, popieram i jako poseł może nie z Podlasia, ale z Lubelszczyzny, więc jest na sercu nam leży to mi i nam, aby tak jak mówię, aby stadnina odzyskała swoją świetność, aby przestała być zarządzana przez nominatów politycznych, a zaczęła być traktowana jak, tak jak mówiono, nasza perełka, nasze dobro narodowe, bo... No bo to jest miejsce, które na to zasługuje. Mimo tego, że przez nieszczęśliwe położenie byliśmy zamknięci przez 10 miesięcy dla ruchu turystycznego w ubiegłym roku, przez ten stan w strefie przygranicznej, wcześniej koronawirus, to też się odbiło na przychodach z turystyki, ale jest to trzecia noga w stadninie, która się rozwija i przynosi coraz większe profity. Chcemy to
kontynuować, a nie, że będziemy zaskakiwani, że ktoś przychodzi na chwilę, bo taką dzisiaj wersję usłyszałem, że dzisiejsza zmiana to jest na chwilę. Czyli wracamy do karuzeli stanowisk, tak jak było w 2020, gdzie w ciągu roku był trzech prezesów. Dobrze, że Lucjan Cichosz ustabilizował tą sytuację, był to 2,5 roku. I tak, i wydaje się, że jest powoli stabilizacja i nagle... Co, jest za dobrze? Za tak, dobrze się zaczyna dziać, że trzeba znów coś zrobić? No, z przykrością to stwierdzam, że jest to pewien klucz na stanowiskach bardzo ważnych, bardzo decyzyjnych stawia się ludzi, którzy nie powinni na nich być. Ostatni przykład, wiceministrem do spraw górnictwa zostaje katecheta. Więc to o tym się dowiedziałam na komisji, więc mówię to z przykrością. I nie mówię, że to jest zły człowiek, nie mówię nic złego, ale na pewno powierzać tak duży majątek to jest... I dlatego my tego nie chcemy tego uniknąć.